Kasia. To moje dzisiejsze znalezisko. Czepeczka z muchomorami. Tylko trzeba to wyłożyć gdzieś tam, żeby było widać. Papier albo najlepiej jakiś blat, stolik zorganizować. Dobra, zrobimy tak. No. Tutaj będzie podwyższenie w ten sposób. Sprawdzę tylko, czy dobrze widać w kamerce. Kurde, idealnie, idealnie. Dobra, to jedziemy. Właśnie takie muchomorki, ładne, ściśle, tylko strasznie rozmiękły tego deszczu. Dzisiaj cały dzień leje. Ogólnie od kilku dni taka pogoda deszczowa. No i tak to wygląda. Dobra, ja zniszczę. Kawałek odetnę tego muchomorka, żeby sprawdzić, czy nie ma robaków. Bo w muchomorach trafiają się też robaki, ale na szczęście w tym nie ma. Tutaj taki jeden kapeluszik jest złożytki. No i tutaj same stare. Ten najbardziej mi się spodobał. W tej formie to już jest taki najstarszy, jaki jest możliwy, bo to tak, muchomorek jak się jak gdyby nie rodzi, tylko jak powstaje, to jest takie jajeczko skulony, potem coraz większy. Kapelusz się zaczyna podnosić. Potem robi się płaski. W pewnym momencie nawet znalazłem dzisiaj taki płaski jak stół. I to jest chyba najrzadszy. No i później po tym już jak gdyby etapie to już podnosi brzegi kapelusza do góry i to już się zaczyna jego starość i koniec takiego jak gdyby jego życia, egzystencji. Ale w tym momencie właśnie on ma taką formę jak kielich. To jest podobno najlepszy, ma najwięcej tych składników takich cennych dla człowieka. I kiedy na przykład stały takie grzyby gdzieś tam w lesie, kapelusz nie był poszarpany, tylko pełny dookoła, miał pełny brzeg i wzniesiony do góry, popadał deszcz albo rosa, zebrała się i z niego się robi tak jak gdyby kielich. Podobno jest taka teoria, że podobno właśnie to nazywało się świętym graalem. Dlatego, że woda, która się zbierała na tym kapeluszu, miała już sama w sobie miała te właściwości takie właśnie, jak to się mówi, przenoszące człowieka właśnie w inne takie, w inne stany świadomości. Także, no ale tak czy owak, na pewno w tym momencie on jest najbardziej nasycony tymi właściwościami, które są
które są cenne. Kurczę, trzeba uważać, bo rozsypuje się to wszystko w rękach. Od tego, żeby też zmarkowali. Jak je zbierałem, to one mi się praktycznie też rozpadały niektóre w czasie zrywania. Jest taka, kurczę, no taka wilgoć w powietrzu, że katastrofa. Ten na przykład... Ja ratowałem w sumie takie ogryski już, można powiedzieć. No ale szkoda mi było je tak zostawić, żeby się zmarnowały, bo co, za chwilę, jutro już byłyby prawdopodobnie do niczego. To z godziny na godzinę się zmienia ten stan. Ja w tym miejscu, gdzie ja znalazłem, jestem prawie że codziennie. Także gdyby były wczoraj, przedwczoraj, gdybym mnie zauważył, to wczoraj byłyby w lepszym stanie. Ale niestety, dopiero dzisiaj znalazłem. Tu jest następny kawałek. No i wszystkie, prawie wszystkie kropeczki już mu zmył deszcz. Też jest taki, że jest taka gąbka dosłownie. No ale zobaczymy, jak się uda wysuszyć, jak mi się nie zepsuje. Zawsze coś, zawsze to jest dodatkowy kawałek. No niestety, są, jakie są, takie są, ale amanitka to amanitka. Zawsze warto zebrać. Prawda jest taka, jeżeli nawet z nich nic nie będzie, to znaczy, no z tego na pewno coś będzie, bo ten jest drobiutki, ten też trochę taki lepszy, ale gdybym nawet miał wyrzucić, to i tak nie jest szkoda, bo przecież tego, bo przecież ja nic nie straciłem na tym, a mogę zyskać. Wybieram tylko takie większe zabrudzenie, bo w sumie też nie będę jakoś tam przesadzał bardzo mocno. Jakaś delikatna jedna grudka ziemi czy dwie, to też nie jest jakaś tam wielka tragedia dla człowieka. Dziecko jak się bawi, przecież też je ziemię, piasek i tak dalej i w ten sposób buduje swoją odporność. No, tutaj widzę parę dziurek, ten niestety miał robaki, no ale dla mnie to też nie jest jakaś tam wielka tragedia, trudno. Po prostu Ile mogę, to odetnę tego ogonka, żeby zminimalizować ilość tych robaków. No ale trudno, będzie 1, czy 2, czy 5. Pyskną, to już jest wliczone w koszty tej całej procedury. Kurde, ale ten jest... Normalnie jak meduza, tak? Tak wilgotne one są niektóre te kapelusze napite deszczu wody, ale no nie mogę zostawić, wiadomo, że szkoda to przepadło. Może się uda uratować, jak nie, trudno, część wtedy pójdzie do wyrzucenia, ale ja liczę się z tym. Ja jakoś tak mam zawsze takie przekonanie, że uda się, że z tego coś jednak będzie. Dobra, czyli ten jest też spoko, zwykły. Tutaj jest malutki kawałek. W sumie ten muchomorek nie był, on sam sobie nie był mały, bo to jest, ta część to jest może 1/4 całego kapelusza, no ale jak to się mówi, ziarnko do ziarnka, zbierze się miarka. Fajna sprawa, żeby sprawdzić tylko, czy nie ma robactwa. W sumie sprawdzam z ciekawości, bo to nic nie zmienia. Czy robaki są, czy nie ma, ja i tak jego nie wyrzucę. Nie wiem, chyba nie ma, albo może jak są, to jak pewnie duże ilości. Zaraz, ale... Tak, widzę dwa jakieś takie... Dwa zabrudzenia, żeby łatwo je wyrzucić, więc wyrzucam. No i tutaj jest właśnie ten o wilku mowa. To jest ten kapelusz. Pierwszy raz takiego znalazłem. Ten taki właściutki, jak stół. Jak flat od stołu. Ładniutki, piękny. Wielki, prawie niezniszczony. O! Bardzo delikatnie zabrudzony. Prawie
i sprawdzę z czystej ciekawości, czy są robaki. O, nie ma. Drobiutki, wielutki. Takie też coś chcę. Dobra. O. Aha, od tego grana też nie mam wciąż nóżkę. No. Święty Graal. Tak samo drobiutki, czystki. Piękna sprawa. To się ceni. No i ja będę mówił. Oj, tylko tyle było. Tutaj to już są takie śmieci, to co się poubywało. To nie ma sensu tego zbierać. A tak, zebrałem do szafki, bo tak się złożyło, nie miałem żadnej, nie miałem przy sobie żadnej reklamówki. Nie miałem nic kompletnie w co te grzybki sobie pakować. Do kieszeni wiadomo, to jest bez sensu. Zaraz by mi się pogniotły, zniszczyły, by się zmarnowały. Jak na złość nigdzie nie... czasami leżą jakieś reklamówki, woreczki. Jak na złość nic nie znalazłem. Była jedna torba po chipsach, ale kurczę, nie dość, że w środku była pełno tych okruchów, tej przyprawy takiej, co już mi się odechciało. Tak sobie pomyślałem, że będę później muchomora takiego po jakimś tam czasie, jak będę go miał jeść i on będzie miał posmak chipsu, to jednak zrezygnuję. Nie śnię tej torby. No i się okazało, że no co innego. Albo koszulkę zdejmować, do koszulki zdejmować, a nie zbierać, albo czapkę. Czapkę łatwiej by mi było i zabrałem do czasu. Ale byłem przygotowany, jakby się znalazło tych grzybków więcej, byłem już przygotowany tak psychicznie do tego, żeby zdjąć po koszulkę. To było bluzę sobie, zapiąłbym sobie bluzę i nie byłoby problemu. Nie byłoby widać, że jestem bez koszulki. Ale nie było potrzeby. Także no tak, a taka ilość. Pełny kapeluszy. Raz, dwa. Wtedy pół, trzy, cztery, taki średni. To jest tylko piąty plus taki junior szósty. Można powiedzieć, że sześć kapeluszy, a sześć kapeluszy to już jest taka ilość, można powiedzieć, prawie na jedną taką fajną, prywatną ceremonię. Z tego co słyszałem, to siedem. To jest optymalna ilość, ale też nie ma reguły, bo znaczy, ten kapelusz jest większy, ten mniejszy i tak dalej. Także 6 to też jest fajna ilość. Pod warunkiem, że wszystkie będą dobre, no ale zobaczymy. Na razie liczę się z tym, że będą dobre wszystkie. Taką mam nadzieję. No to wszystko. Zadowolony jestem, jak nie wiem co. Z tej okazji chyba... Chyba jeszcze sobie wyskoczę po piwko, bo nie mogę się nacieszyć. Pozdrawiam serdecznie ludzi, którzy są w temacie. Na razie.